I dobro. Dzisiaj tak trochę chciałbym, żeby mnie nie rozpoznano, przynajmniej nie od razu, ponieważ tytuł dzisiejszego rozważania jest taki śliski trochę i nie do końca pewny. On brzmi Róż du... Ale zanim przejdziemy do Teraz możemy rozpoznać trochę Edwardziwie. Zanim przejdziemy do konkretnego rozważania tego rozważania dzisiejszego, albo przynajmniej do rozważania tytułu dzisiejszego rozważania, to chciałbym zaprosić na śpiew pewien. Proszę bardzo. Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości. Abyśmy, poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. No właśnie, to jest prefacja pierwsza na Narodzenie Pańskie. Przecudowne słowa, przepiękna modlitwa. I ona jest trochę. Takim drogowskazem dzisiaj dla nas na uroczystość objawienia pańskiego pokazuje pewną drogę, pewien schemat. Yy, przepiękne określenie, które się pojawia w tej prefacji oczy duszy. Gdzieś, gdzieś je tam mam te oczy duszy prawdopodobnie. I one wskazują, czy to określenie wskazuje na ciekawą rzecz, bo. Wiadomo, że oczy nasze, naszego ciała, o których wiemy, czy widzimy je na przykład w lustrze, czy u innych, jak się na nas gapią, to wiemy, że te oczy mogą być na przykład nie do końca zdrowe, mogą być na przykład niewypoczęte mm, i wtedy potrzebujemy albo okularów, albo potrzebujemy no, czegoś innego, żebyśmy potrafili dobrze zobaczyć, widzieć, ale możemy również oczy mieć na tyle chore, że jesteśmy niewidomi, że nie widzimy kompletnie nic. I podobnie może być z oczami duszy. Dusza może mieć też oczy chore, może nie widzieć tego, co widzieć powinna. Dalej mamy też określenie w prefacji, że Pan Bóg w widzialnej postaci. Czyli, że Bóg, to jest oczywiście pewien paradoks, bo czy, czy oksymoron wręcz, czyli to zestawienie dwóch y, przeciwstawnych sobie zupełnie rzeczy, Bóg jako ktoś totalnie nieuchwytny, niewidzialny, w widzialnej postaci. Y, czyli widzialna postać jest widoczna dla oczu ciała, ale Bóg, już nie, Bóg dla oczu duszy. I y, Wiemy dobrze, że Chrystus stał się człowiekiem właśnie po to, żebyśmy Bo mogli Pana Boga zobaczyć w widzialnej postaci. Ciało ludzkie jest dla nas odkrywalne, dostrzegalne, ale dla oczu ciała. I to jest ta pewna droga, to pewne przejście od oczu ciała, patrzenia wzrokiem tylko czysto ludzkim, który widzi wiele rzeczy pięknych, ale jednak jest pewna bariera, zatrzymuje się, nie wchodzi w głębię, w istotę, i oczy duszy, które mogą wniknąć o wiele głębiej, mogą nam podpowiedzieć o obecności Pana Boga. Oczywiście nie przenikną go, bo to jest niemożliwe, żebyśmy Pana Boga mogli przeniknąć czy odkryć do cna, ale oczy duszy do niego docierają. I to jest ta droga, do której nas zaprasza dzisiaj liturgia czy dzisiejsze święto. Żebyśmy od oglądania oczami ciała przechodzili do oglądania oczami duszy. Żebyśmy od oglądania rzeczy widzialnych przechodzili do rzeczy niewidzialnych. Zresztą, to jest y, również zaproszenie dotyczące każdej innej relacji, którą mamy. Nie tylko z Jezusem. Ona jest najważniejsza, podstawowa, ona jest wzorem wszystkich relacji, które, które mamy. Ale nie jest y, to oczywiście relacja jedyna. Bo przecież mamy relacje między sobą, w rodzinie, we wspólnocie, mamy przyjaźni, mamy miłości różne, i w tamtych, tych innych relacjach dokładnie to samo wezwanie mamy. Od oczu ciała przechodzimy do oczu duszy. Od bycia pociągniętym tym, co widoczne, widzialne, fascynujące i piękne, do wejścia głębiej w to, co na pierwszy rzut oka nie jest widoczne. A co jest na pewno piękniejsze, bo to, co jest ukryte, ta, ta tajemnica z punktu widzenia oczu ciała, jest głębsza, jest piękniejsza, to znaczy bardziej sycąca, bardziej fantastyczna. I y, tu widzimy też obietnicę, którą daje Pan Bóg, że w Chrystusie, czyli w, w tym, co widoczne dla, dla oczu ciała, jest On, jest Pan Bóg, jest schowane Bóstwo. I. Y, mm, to zaproszenie, czy ta mowa o oczach duszy jest zaproszeniem do, do wnikania, do odkrywania, do zdobywania tej tajemnicy. Dalej słowa o byciu porwanym, będziemy zostaniemy porwani. I to jest też obietnica, że Pan Bóg nas porwie, i to jest troszkę tak jak, jak, jak huragan by nas porwał, jakiś wicher, który właściwie bez naszego już udziału działa. Y, czy posługuje się nami to, to jest może niezbyt dobry przykład bo taki zbyt ostry ale może lepiej powiedzieć o ramionach ojca który małe dziecko, małego chłopca czy córeczkę y, bierze swoimi silnymi dłońmi, ramionami i podrzuca do góry w zabawie i dziecko o, jest szczęśliwe że frunie gdzieś tam w kosmos Wie, że ramiona tatę zaraz, taty zaraz go złapią i na nowo wyrzucą, gdzieś wystrzelą w przestrzeń niezwykłą. Dziecko też widzi z innej perspektywy wszystko. Widzi tatę, który jest gdzieś tam na dole, już 500 metrów w ogóle, gdzieś tam taki malusieńki. I zaraz ląduje z powrotem. Im mniej dziecko jest aktywne w tym, im mniej się na przykład wyrywa czy rzuca, tym lepiej dla niego, tym większa przyjemność tej zabawy. Tu, tu... Właściwie zadaniem dziecka jest stać nieruchomo, poddać się całkowicie, być posłusznym, wypełnić to, co, co robi ojciec. I dokładnie tak samo jest byciem porwanym przez Pana Boga w tej obietnicy. Będziemy porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. I naszym zadaniem jest być posłusznym, poddać się, ale jednak jest też taki warunek wcześniejszy, żeby poznać Boga w widzialnej postaci, bo wtedy będziemy Porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych, a więc odkrywać musimy Pana Boga w tej widzialnej postaci, bo przecież Chrystus stał się człowiekiem nie po to, żebyśmy teraz Pana Boga szukali gdzieś w kosmosie, ale stał się dla nas znakiem po to, żebyśmy ten znak odczytali i dzięki Niemu wchodzili głębiej, dzięki Niemu odkryli rzeczywistość, czyli obecność Pana Boga. No i ta prefacja kończy się tymi słowami, do rzeczy będziemy porwani, do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Nie można umiłować, nie można kochać, nie można się zakochać w rzeczy niewidzialnej, to znaczy w czymś, czego się nie zna. Nie mogę pokochać czegoś, czego nie znam. Mogę pokochać coś, co przynajmniej w jakiś sposób odbieram, czy widzę przynajmniej, czy, czy słyszałem jakoś mocno. O czymś, co mnie pociągnęło, co, co poruszyło moje wnętrze. I dlatego Pan Bóg staje się człowiekiem, staje się dostrzegalny dla oczu naszego ciała. Przy czym to nie jest podstawa miłości naszej, umiłowania go. Mamy umiłować coś więcej niż tylko Pana Jezusa, który leży na sianku i być może wygląda zupełnie ślicznie i całkiem romantycznie przecież, ale. To jest tylko wstęp, to jest tylko zaproszenie, to jest tylko taki haczyk, można by powiedzieć dla nas, przynęta pewna, którą Pan Bóg zapuścił, żeby porwać nas. Jak się tak chwilę za, zatrzymamy i zagapimy, to On nas capnie i porwie do umiłowania rzeczy niewidzialnych, których jeśli zostaniemy na poziomie oczu, no to nie odkryjemy, bo oczy są fajne, ale one mają pewien zasięg tylko swojego działania, jakąś granicę, dalej nie dojdą, nie przekroczą. Potrzeba oczu duszy. I Pan Bóg obiecuje, ja Cię porwę do tego, to jest moje słowo, to jest moja obietnica, i po to daję swojego syna jako człowieka. To też swoją drogą jest kapitalna też droga wyjaśniająca istotę sakramentów, czyli znaku, który widzimy i łaski działającej w sakramencie, której nie widzimy. Ale nie mówimy dzisiaj o, o sakramencie, ale mówimy raczej o trzech królach, o objawieniu Pańskim, o tych trzech. No nie wiem czy trzech, ale w tradycyjnie mówimy trzech wędrowcach, którzy zmierzają do Betlejem, których wiedzie gwiazda. No i teraz o nich dwa słóweczka. Tytuł naszego rozważania brzmi rusz DU un". No tam są trzy kropki, więc jakby ktoś chciał stawić to, co się od razu kojarzy, to nie da rady, no bo trzy kropki, a tu dwie litery właściwie by potrzeba było. A trzy kropki to co w takim razie? No właśnie, chodzi o to, że trzeba ruszyć duszę. Czyli oczy duszy. Łatwiej jest ruszyć oczy ciała i nimi majdrować i dookoła rzucać i wyławiać co sympatyczniejsze kąski z rzeczywistości, takie rzeczy, które są przyjemne. Ale jeśli będziemy tak funkcjonować, to nie odkryjemy Pana Boga. Oni jednak ruszyli, no właściwie ruszyli też te dwa znaczenia, bo, bo wyszli ze swoich krajów. I poszli w drogę do Betlejem, długą z pewnością i uciążliwą, ale przede wszystkim ruszyli dusze. Czyli kiedy przyszli do Betlejem, kiedy gwiazda się zatrzymała, oni weszli do domu i zobaczyli y, Pana Jezusa, to nie kłaniają się przecież dziecku Kowalskiego, jakiegoś tam y, pana sympatycznego, ale tylko dziecku. Nie, nie kłaniają się chłopcu, tylko z krwi i ciała. Y, kłaniają się dziecku, które jest Bogiem. Ale żeby to odkryć, trzeba uruchomić, trzeba ruszyć oczy duszy. Czyli trzeba ruszyć duszę swoją, trzeba ją zmobilizować, trzeba chcieć, żeby ona się ruszyła. Tak jak w sposób widzialny, trzeba ruszyć też te cztery litery, żeby dojść do Betlejem. Nie da się siedzieć w Persji i jednocześnie kłaniać się dziecku nowonarodzonemu w Betlejem. No trzeba wyruszyć i tę drogę przejść. Podobnie jest z oczami duszy, się samo nie zrobi. I Trzej Królowie są dla nas tym znakiem, że, że wyruszają w drogę, ale przede wszystkim w drogę duszy, tego przejścia od oczu ciała do oczu duszy. I postać Trzech Mędrców, Trzech tych naszych sympatycznych władców, y, odtwarza to, co nam przekazała prefacja, albo odwrotnie, prefacja opisuje to, co oni zrobili. Że odkrywając Boga w widzialnej postaci, odkrywając, że narodzi się człowiek, Bóg człowiek, oni zostali porwani, poszli w tę drogę i tam zostali wciągnięci niejako do, do podziwiania chwały Pana Boga, bo złożyli przecież swoje dary nie tylko jako człowiekowi, ale także Bóstwu, także Bogu. I tragicznym paradoksem jest to, że Uczeni w piśmie Żydzi, którzy byli przecież bardzo blisko, byli y, ludźmi, którzy mieli informacje, mieli wiedzę na temat Mesjasza, nie ruszyli swojej duszy. Czego innego no, też nie ruszyli, bo pozostali w Jerozolimie, nie poszli do Betlejem, a mieli przecież o wiele bliżej niż nasi trzej królowie, czy trzej mędrcy. Y, I to jest niestety ten dramatyczny paradoks, bo Przecież uczeni w piśmie mówili o Mesjaszu, głosili, yy, przekazywali wiadomości o nim. Kiedy Herod pyta, no co jest grane w ogóle, kto to jest, gdzie on się narodzi, tego, to oni mu wszystko wykładają przecudownie. Są świetnymi mistrzami wiedzy o Mesjaszu. Jakby wzięli udział w teleturnieju, tam co wiesz o Mesjaszu, dziesięć pytań o, czy tam coś wielka gra, po prostu Mesjasz, wszystko by wygrali. Wszystkie po prostu nagrody pierwsze by Chłopaki pozgarniali. I o, ale. Okazuje się, że ta wiedza nie przekłada się na ich życie: że można mówić o Jezusie, można głosić go świetnie, można się z tym czuć dobrze i można być podziwianym za to, a nie ruszyć duszy i nie odkryć go tak naprawdę. On może pozostać na poziomie oczu ciała, czyli na tym poziomie tylko czysto intelektualnym pięknej wymowy, okrągłych słówek, ale serce. Pozostaje z daleka. Serce jest mniej więcej w takiej odległości, przynajmniej jak Betlejem od Jerozolimy. To nie jest daleko, ale jednak na tyle daleko, że do spotkania, czyli do relacji nie dochodzi. I to, co obciąża uczonych w piśmie jeszcze bardziej, to jest fakt, że kiedy przybywają um, uczeni z kolei z Persji czy z tych dalekich krajów, nasi, nasi trzej królowie, oni mówią, to gdzie jest ten król żydowski, bo przyjęliśmy złożyć mu pokłon hołd. To chyba w stolicy, tak? w Jerozolimie. Wszyscy ale co? Nie, bo królem jest Herod. Tam w, siedzi w tym za rogiem, tam ma tron taki. Ale on to dzieckiem to już on nie jest od jakiegoś czasu właściwie, to nie on chyba. I, i, i przerazili się wszyscy, tak, tak zapisał ciekawie ewangelista. Czyli mieli też nie tylko wiedzę o proroctwach, które jak z rękawa sypali, o, o Mesjaszu, ale mieli też aktualną informację, że coś się dzieje. Że coś jest na rzeczy. I nawet wtedy nie poszli sprawdzić. Nawet gdyby królowie się mylili, nawet gdyby oszukiwali, to i tak taka wiadomość, że coś tam się dzieje, chociaż zostawia cień nadziei, że rzeczywiście coś się wypełnia, jakieś proroctwo o Mesjaszu się spełnia, no to trzeba to sprawdzić, musimy i zobaczyć. I oni nie poszli. Kto nie pójdzie, kiedy usłyszy, że. Coś związanego z osobą, na którą się czeka, której, którą się bardzo kocha, że coś tam się dzieje, jakaś informacja poszła, że ktoś widział tę osobę, że przyjechała coś, kto głęboko zakochany nie poleci, który czeka od dawna, żeby sprawdzić, czy, czy faktycznie ta osoba tam jest, może ktoś słyszał. No więc nie poleci ten, kto nie kocha, ten, kto no, nie interesuje się tak naprawdę tą osobą. Być może fajne wykłady i książki pisze o tej osobie, i, i, i wspaniale dysputy prowadzi. Ale jeśli nie kocha tej osoby, no to nie pójdzie. A, a kto kocha, to z wywalonym mięzorem będzie po prostu leciał. Wszystko zostawi, mleko, kipi, tutaj coś tam się dzieje, jakieś inne rzeczy, a on leci, żeby sprawdzić. Tak jak Jan z Piotrem wypruli, kiedy Maria Magdalena przyszła i mówi, coś się stało, nie wiem co, bo nie ma ciała Jezusa. Ktoś go ukradł, no nie wiem, ale nie ma ciała, jest pusty grób. I oni, Gdyby zostali na miejscu, to znaczy, że no, nie do końca chyba jakoś go kochali, ale oni natychmiast pobiegli <laughs> z y, takim już faktycznie językiem na wierzchu. Szczególnie Piotr, który był trochę starszy i został z tyłu. Y, więc dzisiaj nie biegną oni, czy nie idą przynajmniej do Betlejem, tak jak pasterze, tak jak królowie, mówię o, o uczonych w piśmie, i być może no, my jesteśmy podobni do nich, nie ruszyliśmy duszy, żeby Jezusa odkryć. I myślę tak, że kto kocha, mówi do Jezusa, mam Cię w duszy, a kto nie kocha, no to może powiedzieć co innego w innym miejscu może mieć. I to jest brzmi może to trochę wulgarnie, ale, ale czy nie jest tak, że y, jeśli nie ruszamy się, nie ruszamy naszej duszy, y, nie chcemy Go naprawdę odkrywać, nie chcemy Go odnajdywać, to, to czy nie jest tak, że no, po prostu go nie kochamy, że nas nie interesuje. I myślę, że dzisiaj liturgia nas zaprasza do tego, żebyśmy naprawdę szukali Jezusa. Żebyśmy tak jak królowie byli gotowi wyruszyć, byli gotowi coś stracić, może czas, żebyśmy byli gotowi coś poświęcić, żeby go odkryć. A wtedy na pewno wypełni się ta obietnica, którą daje ojciec, że będziemy porwani do umiłowania rzeczy, których dziś jeszcze nie widzimy, ale które będą dla nas dostępne oczami duszy. Jeśli one są dzisiaj słabe czy chore, to ojciec je ozdrowi. To nie ma w ogóle żadnego stresu. Ale no, chodzi o naszą wolę, naszą intencję, naszą decyzję, żeby wyruszyć. To jest to, co ym, odróżnia uczonych w piśmie, którzy zostali, nie ruszyli się, a królów czy, czy magów, którzy mędrców, którzy wyruszają. Trochę w nieznane, ale, ale kierowani... Tym, tym wezwaniem, takim wewnętrznym, żeby odkrywać Mesjasza. Życzę Wam szczerze, żeby objawienie Pańskie dokonało się w Waszym sercu, żebyście i ja tak samo, żebyśmy mogli odkrywać Pana Boga w widzialnej postaci i w ten sposób, żeby nas porywał, do kochania siebie całym naszym sercem. A tak trochę właśnie w tym kierunku idąc czy patrząc, to już niedługo w ostrudzie. Będą rekolekcje przez ciemną dolinę właśnie o wchodzeniu w głębszą relację z Panem Jezusem, o pewnych mechanizmach, które On też stosuje wobec nas. To tak może brzmi trochę sztucznie czy jakoś tak akademicko, ale mm, no, rzeczywiście Pan Jezus ma pewne metody działania w nas czy wychowywania nas i te metody mogą nas czasami przerażać, mogą wręcz nas odpychać od Niego, y, powodować jakiś strach albo. No, nie tyle przed nim, ile że może ja coś źle zrobiłem i teraz już nie działa, bo gdzieś Jezus się schowa, ja go nie czuję, nie mówi do mnie, nie odpowiada mi, to znaczy coś chyba ja skisiłem i co teraz, co mam robić? No to wycofuję się. Właśnie niedobrze. Czyli te rekolekcje oparte na cudownych słowach Psalmu 23. Będą próbowały wyjaśniać pewne mechanizmy, które zachodzą w życiu duchowym, nie na samym początku, to już dla kogoś, kto trochę już liznął duchowości, troszkę już szedł z Panem Jezusem, chociaż odrobinę, trochę już go poznał. Te rekolekcje no, mają taką, taki plan ambitny, żeby próbować wyjaśnić troszeczkę, jak się nie zagubić w tej ciemnej dolinie co jest bardzo łatwe. Ale żeby odkryć, że idziemy za pasterzem, że on zawsze prowadzi, jak odnajdywać jego ślady? Jak wiedzieć, że idę za nim dobrą drogą, a nie gdzieś tam w knieje, już się zagubiłem? Zapraszam wszystkich na zapisy na stronie dobrerekolekcje.pl, tam są też wszystkie informacje. Rekolekcje przez ciemną dolinę pokój, dobro.